Hej, ja jestem Juno i witam was bardzo serdecznie w 25. odcinku z serii Let's Play Silent Hill 3. Powiem, gdzieś tam na pewno. O nie, o nie, o nie. Dobra, ja tu zginę, wiem to. Już tak. Albo wiecie co, zapiszę tu szybko i spróbuję jakoś ich zabić, bo pewnie inaczej przejść mi się tam nie uda. Ała, ale oni mnie biją. Heather, może jakoś dobi ich. Jezu, ale on jest silny. I dopóki go nie zabijemy, to chyba nie możemy przejść obok niego, prawda? O, już możemy, czyli jest okej. I ciągle słyszę jakieś straszne dźwięki. Nie chcę wiedzieć, co to jest. I lepiej sprawdzę mapę. Nie wiem, czy mogę w takim pomieszczeniu zginąć, czy nie. Dlatego to mi się zupełnie nie podoba. Tu są gdzieś drzwi, Heather. O, właśnie tutaj. Jejku, no. Mamy iść chyba w lewo. O nie, kolejny grubas. Strasznie ich nie lubię. Ciężko ich ubić jest. Znowu straszne dźwięki. Czekajcie. Teraz powinnam zjechać chyba windą. Jezu, ja chcę już przejść. O Boże. Jakiś... Nie wiem, słyszeliście to, czy to już ja, tylko jakoś, nie wiem, słyszę, nie wiadomo co i wariuję. Otoczenie nam się okropnie zmienia i gdzie my powinniśmy iść. Teraz... tutaj? Jezu, ściany jakieś dziwne się zaczynają robić. Nie, oczywiście, że nie tutaj, gdzie trzeba poszłam. Nie w tą stronę. Jejku, nie podoba mi się to, jak to wszystko się teraz zaczyna zmieniać. To jest okropne po prostu. Nawet nie wiem, jak to określić, te zmienianie się jakby ścian i wszystkiego. One jakby zaczynają ożywać w sumie. Mapa, bo nie wiem, jak tu mam iść do końca. No, nie zabijaj mnie tylko. O nie, ludziska, to robi się naprawdę dziwne. Tak jakby te ściany żyły i albo coś po nich pełzało w sumie. Nie wiem, jak to nazwać, ani opisać tym bardziej. Naprawdę nie zazdroszczę Heather biegania po tych pomieszczeniach wszystkich. Okej, więc z tego co pamiętam, to wiem, że... Znaczy, z tego co pamiętam, no dosłownie przed chwilą czytałam te notatki. Księżyc miał być chyba tutaj. To bodajże tutaj. I jeszcze wiem, że wisielec, czyli właściwie martwy człowiek, na dole, czyli tak jakby pod ziemią. A co do dwóch pozostałych, to nie wiem. W sumie nie pamiętam. Chyba nie udało mi się w końcu wymyślić, jak je powinno się ułożyć. No nic. Przeczytajmy to jeszcze raz. Wiecie co, to naprawdę nie jest proste. Tu mamy to. Zaczekajcie, czy żeby coś, że nie wiem, modlący patrzy na niebo? Ale to nie ma sensu. Ojejku, próbuję jakoś... Nie wiem, może... Kapłanka powinna być pod... Nie wiem, tutaj?
A głupiec? Było tam coś o głupcu w ogóle? Albo coś, co mogłoby wskazywać, gdzie głupiec powinien być? Ojejku, dobra. Przepraszam, że się nie odzywam, a nawet nie chce mi się potem tego wycinać w ogóle. Zaraz, zaraz. Nie no, ten wisielec jest sam. Nikogo nie ma po żadnej z jego stron. Ha, dobra, już chyba. Nie, nie wiem. Czekajcie, jeszcze raz. Zaraz. Tam było coś, że przecież księżyc nad głową tego jakiegoś tam szalonego coś tam. Czyli może głupiec powinien być tutaj? O! Wow! Ja i moja dedukcja, całkiem nieźle. Nie mogę zapisać, biegniemy więc przed siebie. I ten pokój robi się taki dziwny jakiś. I naprawdę mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba, moi drodzy. Bo nie wiem, czy ja tu mogę umrzeć, czy nie w sumie. O, tu mamy jakieś wrota. I scenkę. What do I want? Well, for the two of you to die, that would be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. But I do believe in her. In my own way. I fear her, and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. No, dokładnie. Zgadzam się z nim, o dziwo. You mock God? You will go to hell. Not that again. Who do you think you are, claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home. This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way, Then you'll kill me. The guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. You'll go to hell! No, świetnie. Swoją drogą Heather i jej emocje, co nie? To be released from the shackles of sin which bind them. But a God born from hatred can never create a perfect paradise. No, też mi się tak wydaje. Is it
Jezu, Klaudia i tej jej mądrości. Ona jest chora po prostu. Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us. And save you too. Happy ending. I'd rather go to hell. No. I don't expect to be saved. That's fine. Feel so guilty about it. Why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent? The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. Biedny Vincent. Nawet mi go szkoda teraz. Niby mu nie ufałam i w ogóle, nawet za nim w sumie nie przepadam, ale szkoda mi go, tak czy inaczej. Jesteś szurnięta, Klaudia. Ta, ja nie mam zamiaru nigdzie uciekać. O nie, dziwne dźwięki i coś się złego dzieje. Heather... Zrobiłaś się dziwnie czerwona. Just accept it, Alessa. The pain will disappear. I've been waiting so long for this. Even as a child, I knew I would see the coming of this day. I knew I would be a witness to it. Judgment Day! Alessa? Heather, albo nie wiem, Alessa, nie poddawaj się. Shut your stinking mouth, bitch! Co ja teraz mam zrobić? Mogę, nie mogę zapisać. Nie wiem, może mam coś użyć. Tego nie, więc może nasz wisiorek. No tak, bo to przecież miało w sobie jakby tą substancję, która uratowała Sybil w pierwszej części w ogóle. She is nearly here.
to jest ten Bóg, tak? W sumie zastanawiam się, jakim cudem ona to zwymiotowała, ale mniejsza o to. Looks like God didn't make it. Stop! God is... Claudia! O mój Boże, to jest co najmniej dziwne. Nie dziwię się, że Heather nie chciała na to patrzeć i zasłoniła sobie oczy. To jest koszmarne. Lessa, you cannot kill God. Wręcz przeciwnie, moja droga Claudio.